Urodzony w 1876 roku w niewielkiej wiosceczce o nazwie Gacki, to jest w powiecie świeckim dzisiaj, był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa sakralnego w naszym kraju. To osoba, która ozdobiła swoimi pracami ponad 122 świątynie, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, a jego życiowym dziełem, a w zasadzie. Przełomowym kamieniem milowym, który otworzył mu drogę do tej kariery, była między innymi polichromia wewnątrz bazyliki Katedralnej w na Najświętszej Marii Panny w Płocku, którą on niemalże w całości przeprowadził. Na początku pobierał nauki u Antoniego Szymańskiego, następnie wyjechał do Niemiec, gdzie zgłębiał swój warsztat malarski, bo jak się okazuje, od dzieciństwa posiadał niesamowity talent plastyczny. Zgłębiał go w miejscowości Kawaler Niemcy i to taka ciekawostka, jak niedaleko pada Jabłko od Jabłoni. Kawaler Niemiec to jest taki odpowiednik jasnej góry w Polsce. I tam między innymi znajdowała się Międzynarodowa Szkoła Malarstwa Kościelnego, którą ukończył. Odbył wiele podróży, takich nazwijmy to stażowych, malarskich, gdzie podglądał różne style. Na tej kanwie wyrósł jego autorski styl, który można widzieć w niektórych świątyniach w regionie. Były to podróże chociażby do Paryża, do Monachium, do Berlina, do Rzymu. Tam po prostu podglądał warsztat innych malarzy. Jeśli chodzi o wspomniane dzieło, które by otworzyło Drogę do jego kariery, to warto wspomnieć, że postaci, które się tam pojawiają na tych polichromiach, ich twarze to są realne twarze odzwierciedlające, czy to mieszkańców Płocka, czy to znane osoby na tamten czas, czyli przełom XIX i XX wieku. Jak również dokonał tam swoistego autoportretu, dlatego że postać świętego Piotra to jest odzorowanie jego twarzy właśnie w tejże bazylice. Wiele osób mówiło, że nie jest to ani Matejko, ani Wyczółkowski, że ten człowiek nie powinien malować w kościołach, że jest to osoba, która najwyżej na od na odpusty może malować, ale była to pogarda dla jego stylu. Nawet pogardliwy był określany w jego styl jako drapiewszczyzną, ale co się okazuje, to tylko były złe słowa i zła wola niektórych osób, bo jego dokonania zostały dostrzeżone dostrzeżony i nagrodzony w pewien sposób przez samego papieża Piusa XI, który nagrodził go, czy też wyróżnił krzyżem laterańskim. Następnie podobne gry rzeczy dokonał ojciec święty Pius XII, który nadał mu krzyż komandorski świętego Grzegorza. Czyli ta drapiewszczyzna jednak w Watykanie zyskała poklaski, można było tym stylem się wyróżnić również tam. Zmarł w 1961 roku w Belplinie, a do dzisiaj, kiedy będziemy zwiedzać, kościół, chociażby w Cekcynie, pod wezwaniem Krzyża Świętego, czy będzie Tłuchów w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czy w Gąsawie, polichromia na, na suficie, to jest kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja, a może w Bydgoszczy, kościół Apostołu Świętego Piotra i między innymi w tych świątyniach natrafimy na polichromię znanego i możemy rzec wybitnego artysty, jakim był Władysław Drapniewski, moim przewodnickim zdaniem postać troszeczkę zapomniana, a